W roku 2019 działalność tuszpasterską prowadziło w Polsce 10 382 parafie katolickie, co oznacza wzrost względem roku 2018 o 0,3%. Zdecydowana większość parafii sprawuje liturgię w obrządku łacińskim, natomiast 126 parafii sprawuje liturgię w obrządkach wschodnich. Zdecydowana większość parafii prowadzonych jest przez diecezję zaś niespełna 7% przez zgromadzenia zakonne. Najwięcej parafii diecezjalnych występuje w diecezjach Tarnowskiej, Krakowskiej oraz Poznańskiej. Największy odsetek parafii zakonnych występuje również w diecezji krakowskiej, szczecińsko-kamieńskiej oraz wrocławskiej. Liczba księży inkardynowanych do diecezji w roku 2019 wynosiła niemal 25 tysięcy. Najwięcej księży inkardynowanych jest w diecezjach Tarnowskiej, Krakowskiej oraz Katowickiej, w każdej z nich powyżej tysiąca. Najmniejsze pod względem liczby księży są następujące diecezje Elbląska, trochiczeńska oraz Ordynariat Polowy. Liczba księży zakonnych wynosiła niemal 9 tysięcy. W duszpasterstwie parafialnym zaangażowanych jest 20 tysięcy 700 księży. W stosunku do poprzedniego roku liczba księży diecezjalnych zmniejszyła się o 1%. Liczba alumnów diecezjalnych wynosiła 1700. Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach tarnowskiej, warszawskiej oraz krakowskiej. Liczba sióstr zakonnych wynosiła w roku 2019 17200, skupionych w ponad 2000 wspólnotach zakonnych. Najliczniejsze zgromadzenia żeńskie to służebniczki Najświętszej Maryi Panny, starowiejskie, elżbietanki oraz siostry miłosierdzia, tzw. zwane szarytki. Liczba sióstr oraz żeńskich domów zakonnych w stosunku do minionego roku zmniejszyła się o 2%. Liczba zakonników oraz członków Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w roku 2019 wynosiła łącznie 11 200. Wśród zakonników jest pełna 9 tysięcy stanowili prezbiterzy. za granicą przebywa prawie 3 tysiące zakonników. Najliczniejszymi męskimi zgromadzeniami są Franciszkanie, Salezjanie oraz palotyni. W roku 2019 sakramentu chrztu udzielono 370 tysiącom osób. Jedynie 5% ochrzczonych przyjmowało chrzest pomiędzy pierwszym a siódmym rokiem życia. Natomiast chrzest po ukończeniu siódmego roku życia Przyjęło niespełna 1% osób. Do I. Komunii Świętej przystąpiło w 2019 roku niespełna 400 tysięcy osób. Sakrament bierzmowania przyjęło 382 tysiące osób, czyli zdecydowanie więcej niż rok wcześniej, co wynikało ze zmian wieku udzielania tego sakramentu. Sakrament małżeństwa został udzielony 125 tysiącom par. Wskaźnik Dominikantes w roku 2019 wyniósł 36,9%, zaś Komunikantes 16,7%. W stosunku do roku 2018 oznacza to spadek wskaźnika Dominikantes o 1,3 punktu procentowego, zaś Komunikantes o 0,6 punktu procentowego. Najwyższy wskaźnik Dominikantes odnotowano w diecezjach Tarnowskiej ponad 70%, Rzeszowskiej 62% i Przemyskiej Prawie 59%. Najniższy zaś w diecezach Sośnowieckiej, Szczecińsko-Kamieńskiej oraz koszalińsko kołobrzeskiej Liczba działających w parafiach wspólnot duszpasterskich wynosiła 65 tysięcy, zaś liczba osób w nich zaangażowanych 2 500 tysięcy. W roku 2019 działało 114 specjalistycznych poradni rodzinnych. 2300 poradni parafialnych, 29 poradni rejonowych oraz 285 poradni dekanalnych. Ponadto Kościół prowadził 28 katolickich domów samotnej matki, 13 katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz 22 katolickie telefony zaufania. W roku 2019 publikacje w formie papierowej wydawało 31% parafii o 1,4 punktu procentowego mniej niż w roku 2016. Liczba egzemplarzy czasopism wydanych na papierze przez parafie katolickie w 2019 roku wyniosła ponad 10 milionów, 200 tysięcy książek, ponad 2 miliony broszur oraz prawie 3 miliony innych wydawnictw. W roku 2019 ponad 72% parafii publikowały treści w formie elektronicznej. Czyli na przykład na płytach cd lub w internecie. W tym samym roku własną stronę internetową posiadało 62,6% parafii, o 7,5 punktu procentowego więcej niż w roku 2016. 6,4% parafii było w trakcie przygotowywania strony internetowej, zaś 31% nie posiadało takiej strony. W 2019 roku Prawie 25% parafii katolickich posiadało własny profil w mediach społecznościowych, o 8 punktu procentowego więcej niż w roku 2016. W roku szkolnym 2019-2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało niemal 88% uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezjach pelplińskiej 99%, rzeszowskiej 98% i przemyskiej również 98%. Zaś najniższy w diecezjach łódzkiej 76%, warszawskiej 76% oraz warmińskiej 70%.